to jest jaka galeria? Jaka to jest galeria? Co? Delfiny. Delfiny Potockie. Słuchaj, co, o co tu chodzi? Powiedz mi, tylko żeby ciebie było słychać. O co tu chodzi? Nie wiem, Zawsze co miesiąc. Ale słuchaj, tu jest jakiś pomnik Delfiny Potockiej. Nie, nie ma. Ona była kiedyś tutaj właścicielką tej galerii, ale tak. Ona zmarła i mąż poniósł. Kontynuuje jej dzieło. Ale czy ty wiesz, że ostatnio było tak, ja wchodzę, ta pani siwa, bardzo mnie wita, tak. A za mną szedł Irek. Tak. Ale to było minuta. Rozumiem. I on ją prosił, niech pani mnie przyjmie. Ale ona, ja go powiedziała, jemu, że ty weszedłeś, opowiedziała jemu, że pan nie wchodzi, coś takiego. Tak, tak. I on powiedział, proszę pani, jestem Rumunką, i powiedział, ona mu go puściła, tak więc rozumiesz. No, tak. To jest dobra kobieta ta. Jak ona się nazywa, ta pani w Delfiny? Nie pamiętam. No, ja też nie pamiętam, no. I słuchaj, i ona go to puściła, ale dzisiaj nie, bo dzisiaj jest setna rocznica. Dzisiaj mnie tu wprowadziła Elżbieta Pastecka. Ja też nie mogę. Szampan nowy. Ja nie zniknuję z kłego. On chce panią otruć. Nie się tak zaraz. Nie żartuję, ale niech pani nie boi się. No. Ten pan jest zmęczony, żeby był trzeźwy, to by panią otruł. Okej. Bardzo miły wieczór. Słuchaj, ty powiedz, że ty chcesz tą panią otruć, bo ona cię nadaje na syłkę, na Syberię. To wystawa ostatnio była dwa miesiące temu, jej męża. Tak, tak. Słuchaj, my tu wszystko mamy, słuchaj. Jutro to wszystko będzie w internecie. Dziękuję. Ale jakie ładne twarze. No jakie tak. Ale słuchaj. Wiesia? Nie wiesia, tylko wisiolandia. Wejdź jutro, wejdź. Słuchaj, ja ci coś powiem, ale słuchaj, Ameryka uwielbia, no oni nas inwigilują Ameryka. Kto ma jaki telefon, nawet kropkę, Ameryka wszystko widzi. To więc tak, jeżeli ty może chcesz bombę podsadzić, oni wszystko wiedzą. Ale nie wiedzieli, jak było 11 września, samoloty.